dzieci, które uczą się, które pływają, orka i delfin, bodajże tak on druga nazwa, nie miał możliwości od 15 czerwca do dnia dzisiejszego trenować swoich dzieci. Dzieci, które należą do tych klubów, nie mogły pływać na żadnym z basenów, które są w Związku. Panie profesorze, jak to się ma? Tutaj jakby strumieniem pieniążki lecą, miasto widzi potrzeby klubów zawodowych, natomiast sport amatorski, który jest w zadaniu własnym miasta, jakby po masoszemu jest traktowany, tego sportu nie ma. Pływacy trenują. Pływacy trenują, panie radny, od godziny 6 rano do godziny 8 na Kalinkowie. Dlaczego trenują na Kalinkowie? W basenach szkolnych w okresie wakacji wprowadzono rozporządzenie dotyczące oczyszczania tych basenów środkami technicznymi, chemicznymi. To z kolei spowodowało poniesienie nakładów finansowych i myśmy musieli wyłączyć baseny z funkcjonowania, mam nadzieję, panie naczelniku, że do końca września. O tym, że baseny w okresie lata są nieczynne. Te baseny zawsze były nieczynne, dlatego że wodę z niecki basenowej trzeba spuścić, trzeba naprawić ściany i dno niecki basenowej i dopiero we wrześniu wpuszczamy wodę do basenu. I zawsze tak było. W tym roku troszeczkę przesuwamy ze względu na wymogi, które stawia rozporządzenie. I nie jest to, przyznam szczerze, zaniedbanie ze strony miasta, ze względu na to, że pierwsze sygnały ze strony szkół, tych dwóch szkół, o tym, że taka potrzeba jest i że są potrzebne pieniądze, otrzymaliśmy z końcem roku szkolnego. Mimo, że rozporządzenie rzeczywiście ukazało się w grudniu, też nie w listopadzie, tylko w grudniu zostało opublikowane. W związku z tym natychmiast przystąpiliśmy do prac. Proszę zauważyć, trzeba było znaleźć łącznie 78 tysięcy na ten cel. I te pieniądze zostały rzeczywiście znalezione, chociaż nikt ich wcześniej też nie zgubił, jak mawiał ktoś tu z klasyków. Przesunięte, tak, oczywiście. W związku z tym w tej chwili na sesji staje ta uchwała dotycząca, to znaczy ta część dotycząca przesunięcia środków i urządzenia dozujące, które są bardzo istotne, ale też te odkurzacze basenowe zostaną zakupione. To są zupełnie nowe wymogi. Proszę zwrócić uwagę, że w tych basenach trzeba będzie teraz wykonywać badania kilka razy dziennie i będą to musieli robić pracownicy basenu i będą musieli również zaznaczać wyniki tych badań na tablicy, która będzie na terenie basenu. Moje pytanie dotyczy tego problemu. Jeżeli mamy zamknięty basen w tej chwili na Żądzu i na lotnisku, to w jaki sposób działa basen na... Ja wiem, że to nie jest szalone, ale kwestia spełniania warunków. Wszystkie baseny musiały spełnić. Czyli jak rozumiem, swój basen na Kalinkowie nie musiał udzielać tego typu możliwości. Swoje przepisy, swoje rozporządzenia, nie są to rozporządzenia związane z edukacją. Dobrze.